Już w najbliższą niedzielę, 19 września, tutaj właśnie w tym miejscu w Kleczewie odbędzie się referendum. Referendum jest związane z nieporozumieniami, do których dochodziło od dłuższego czasu na linii burmistrz Kleczewa, a Rada Miejska. I właśnie teraz, w najbliższą niedzielę, być może dojdzie do rozstrzygnięcia tego konfliktu. O wszystkim zadecydują mieszkańcy gminy. Zmęczeni konfliktami mieszkańcy gminy Kleczew postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. W 2018 roku zmobilizowała się nasza gmina, zmieniliśmy burmistrza. No i wydawałoby się, że to nie ma znaczenia, z jakiej listy kandyduje radny. Oni będą nas godnie reprezentować, wszyscy będą zadowoleni. Niestety okazało się inaczej, że to miało znaczenie. Nie wybraliśmy radnych z listy obecnego burmistrza, tylko ze starego, w nadziei, że będą współpracować, że jak gdyby dobro będzie na pierwszym planie. Niestety stało się inaczej. Radni zawiedli zaufanie ludzi, no i stąd ta inicjatywa. Ludzie zresztą na Facebooku pisali, że proszą, aby radni sami złożyli mandaty, bo gdzieś wygląda ta współpraca niedobrze i żeby ludzie pozwolili ludziom ponownie wybrać radnych. No, radni się nie zgodzili. My tak naprawdę, zbierając podpisy, chcieliśmy sprawdzić nastroje w ogóle. Czy mieszkańcy rzeczywiście mają to samo poczucie co my, że ta sytuacja musi się zmienić. Zebrano ponad 1000 głosów w sprawie referendum. Niektórzy radni łącznie z burmistrzem zachęcają do udziału w głosowaniu. Referendum jest ważne, bo za referendum stoją mieszkańcy. Jeżeli jesteśmy osobami publicznymi, jesteśmy radnymi, dlatego mieszkańcy są dla nas najważniejsi. Jeżeli oni wyszli z taką inicjatywą, no to coś musi być na rzeczy. W mojej ocenie referendum jest ważne i powinniśmy na nie iść, niezależnie co się wydarzy. Kandydując w ogóle na burmistrza, i obiecałem, że będę słuchał mieszkańców, czyli będę się wsłuchiwał w ich głos i potrzeby. 1000 osób przez 3 dni to w mojej ocenie jest potrzeba, dlatego absolutnie nie zamierzam tej inicjatywy blokować. Nawet gdybym chciał, to nie ma takiej możliwości. Teraz już klamka zapadła, więc zachęcam mieszkańców, aby wzięli w nim udział, żeby te pieniądze po prostu nie zostały wyrzucone w błoto. Brak frekwencji tak naprawdę nie daje żadnego rozstrzygnięcia, czyli trafimy do koszyka tych gmin, 90 pewnie kilku procent, gdzie referenda są po prostu nieskuteczne z powodu małej frekwencji. Musi pójść ponad 3200 mieszkańców, aby to było skuteczne, czyli ponad 41%. Zachęcam, aby każdy poszedł. Nawet ci, którzy uważają, że nie chcą odwołania Rady Miejskiej, zachęcam, żeby poszli, po prostu zaznaczyli kratkę nie, bo Radę można się wypowiedzieć albo za odwołaniem Rady, albo za tym, aby ona funkcjonowała dalej w niezmienionym składzie. Konflikt na linii burmistrz kontra radni z klubu Samorządni 2018 osiągnął punkt kulminacyjny podczas ostatniej sesji absolutoryjnej. Wówczas burmistrz kolejny raz nie otrzymał wotum zaufania. Klub radnych Samorządni 2018 postanowił nie udzielić wotum zaufania panu burmistrzowi Mariuszowi Musiałowskiemu, wyrażając tym samym dezaprobatę dla jego polityki i prowadzonych działań. Sam przed sobą mam czyste sumienie. Dołożyłem wielu starań, aby to wyglądało inaczej. Tak naprawdę podział już nastąpił podczas mojego zaprzysiężenia, kiedy taki niewybredny komentarz, kiedy ja wyciągnąłem rękę do wszystkich, powiedziałem: mam nadzieję, że wspólnie, razem będziemy ciągnąć ten wózek, który się nazywa gmina Kleczew, i wtedy dostałem takiego, jak to się mówi kolokwialnie, tak pierwszego strzała, kiedy usłyszałem, że od pana przewodniczącego, że no panie burmistrzu, gmina Kleczew to jednak dużo bardziej skomplikowany mechanizm niż wózek. No więc już wtedy mówię: aha, mówię, no to tak kolorowo nie będzie. Ale mimo wszystko spotkałem się z nimi poza kamerami, mówię: słuchajcie, to co było, to było. Kampania była bardzo burzliwa, zniszczyliście mi lawetę. Znaczy, nie wiem czy wy, nie wiem, ktoś zniszczył lawetę, były zrywane plakaty, niszczone ulotki. To jest za nami. W tej chwili gmina, 10 tysięcy ludzi nam zamieszkało, pracujmy wspólnie. Mieszkańcy, którzy chcą zmian i zaangażowali się w referendum, mają nadzieję, że po ogłoszonych wynikach sytuacja dotycząca Rady Miejskiej ulegnie zmianie. Ja głęboko wierzę, że jeśli uda się referendum, no to zostaną wybrani nowi radni, którzy będą chcieli dobra gminy Kleczew. Natomiast jeśli zostaną starzy radni, no to dostali w tym momencie taki znak od mieszkańców, że my patrzymy im na ręce, że jak gdyby wymagamy tego, aby zaczęli współpracować. No i wierzę, że zaczną, jeśli zostaną. Przypomnijmy, że aby referendum zostało uznane za obowiązujące, musi zagłosować odpowiednia ilość osób. Odpowiednia ilość osób to 3/5 ilości mieszkańców, którzy zagłosowali w 2018 roku podczas ostatnich wyborów.